Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Balansu Bieli. W ostatnich latach odkryto kilka głośnych przypadków, gdy duchowi mistrzowie i założyciele wspólnot religijnych czy ruchów dopuszczali się seksualnych nadużyć. Zresztą problem nie dotyczy wyłącznie postaci tak znanych jak ksiądz Marco Rupnik czy Jean Vanier, założyciel Arki oraz ruchu Wiara i Światło, nie tak dawno nazywany przez papieża Franciszka świętym z naszego sąsiedztwa. Każdy z nas, zresztą w różny sposób, może doznać bolesnego zawodu ze strony bliskiego duszpasterza, spowiednika czy rekolekcjonisty. Co wtedy? Naszymi gośćmi są dr Paulina Guzik, amerykańska agencja informacyjna OSV News i wykładowca Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, teolog i publicysta, ksiądz profesor Andrzej Draguła z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. To jest program Balans Bieli, w którym staramy się zobaczyć świat w jego prawdziwych barwach i odcieniach. Zaczynamy! Byli uważani przez wierzących za posłanych przez Ducha Świętego. Postrzegano ich wręcz jako świętych. Po latach okazuje się, że popełniali bardzo poważne nadużycia. Sprawy słoweńskiego jezuity i artysty Marco Rupnika, księdza Marciala de Gollado, założyciela zgromadzenia Legion Chrystusa, księdza Henri Grouet, powszechnie znanego we Francji jako Abbé Pierre, czy przypadek ojca Tomasa Filippe i Jeana Vaniera. To tylko wierzchołek góry lodowej. Ja sam osobiście przez większość mojego dorosłego życia za swego mistrza duchowego uważałem Jeana Vaniera, założyciela wspólnot wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną. Arka, wspólnoty takie stałe, w których się mieszka razem, i wspólnoty ruchu Wiara i Światło spotkaniowe. Ja należałem do tych drugich od 40 lat. I kilka lat temu okazało się, że Jean Vanier w kierownictwie duchowym przekraczał granice intymności do przynajmniej kilku kobiet, które zeznały, później okazało się, że następnych. Szczególnie dla mnie bolesne było to, że tym, co najważniejsze, co ja się od niego nauczyłem, to była wrażliwość na ludzką kruchość i delikatność. A tu okazywało się, że on w tych relacjach indywidualnych, jeden do jednego, potrafił wykorzystywać to, w czym był mistrzem, czyli wrażliwość na kruchość i delikatność drugiej osoby. Aby uniknąć skandalu, urzędnicy instytucji kościelnych i hierarchowie Kościoła katolickiego przez lata ukrywali nadużycia duchowe przed wymiarem sprawiedliwości i opinią publiczną. Najbardziej dla mnie dramatyczną częścią tej historii jest fakt, że do przemocy duchowej dochodziło też ze strony założycieli rozmaitych wspólnot i ruchów odnowy. Wspólnot, które autentycznie dały mnóstwo dobra wielu ludziom. Przez lata osoby skrzywdzone zostawały same, ponieważ ich bliscy nie byli w stanie uwierzyć, że możliwe jest zło w kościele postrzeganym jako przestrzeń dobra i świętości. Pamiętam, jak przed laty Zbigniew Nosowski, dowiadując się po raz pierwszy o tym, jak bardzo zawiódł jego mistrz duchowy, powiedział krótko i napisał to także: to najtrudniejsza wiadomość w moim życiu. Jak zmierzyć się z taką wiadomością? Zapada milczenie i słusznie, bo to trudne pytanie. Książę profesorze. Można by spróbować odpowiedzieć na to jakimś tekstem biblijnym. I to nie na zasadzie, że na każdą sytuację jest dobry cytat, ale chyba tutaj jest pewien dobry cytat. Uczynków ich nie naśladujcie. To znaczy jednak istotne jest to rozróżnienie w człowieku tego, kim on jest, od tego, co on mówi, co on robi. Tak? I w związku z tym jednak jakaś logiczna próba zinterpretowania mojego mistrza duchowego. Ja bym użył tutaj takich metafor biblijnych, które są moim zdaniem bardzo, bardzo dobre. Jest to metafora, są to metafory używane przez Jezusa. Jezus mówi o sobie, że jest drogą, więc On jest jedynie drogą. Więc myślenie o jakimkolwiek mistrzu duchowym, czy to będzie kaznodzieja, spowiednik, założyciel, ojciec założyciel, jako o drodze, jest moim zdaniem myśleniem bałwochwalczym, które oczywiście czynimy bardzo często w sposób może nieuświadomiony. I druga metafora, którą Jezus stosuje, mówi o sobie, że jest bramą. Pasterzem, przewodnikiem może być każdy, ale bramą on jest tylko on. I teraz jeżeli ktoś zaczyna myśleć o sobie jako o bramie, przez którą trzeba przejść, to też jest bałwochwalstwo. Sytuacja jest trudna wtedy, kiedy ktoś
kto myśli tak o sobie w takich kategoriach właśnie bramy, w kategoriach drogi, pociągnie za sobą ludzi, którzy bardzo potrzebują takiego silnego przewodnika. To jest moim zdaniem niestety zjawisko takiego, pytanie, na czym my zawieszamy naszą wiarę? Czy my zawieszamy wiarę na człowieku? Bo jeżeli zawieszamy wiarę na człowieku, to w momencie, kiedy dowiadujemy się o jego moralności, ten cały gmach może sypnąć. Ale jestem przekonany, że nawet w sytuacji, kiedy postępujemy właściwie i nie zawieszamy całej naszej wiary na człowieku, tylko na Jezusie Chrystusie, to i tak nie jest łatwe. Bo przecież między nami ludźmi powstaje emocjonalna, głęboka relacja. I trochę właśnie sobie o tym pomyślałam dokładnie, bo w przypadku jednego z bohaterów moich tekstów, zresztą w więzi u Zbigniewa Nosowskiego, Maciej Esz, jezuita, towarzystwo maciejowe, tak się nazywał ten tekst, był oczywiście o duszpasterzu młodzieży i znanym rekolekcjoniście, u którego kilka lat zanim napisałam ten tekst, kilka lat wcześniej byłam na rekolekcjach, na fundamencie na Górce w Zakopanem. Wyjechałam z tych rekolekcji zachwycona. To znaczy było to dla mnie niesamowite przeżycie. Naprawdę zbudowana? Naprawdę zbudowana, to był dla mnie w ogóle bardzo trudny czas i on mi dał nadzieję. Tym, co mówił, tym, jak prowadził te rekolekcje. Ani cienia wątpliwości? Właśnie. Wyjechałam stamtąd z takim przeświadczeniem. Fajnie, że byłam. Bardzo Ci, Boże, za to dziękuję. Ale całe szczęście, że nie trafiłam do niego jako do kierownika duchowego tych rekolekcji. Jednak coś było takiego w tym człowieku, co mnie sprawiało wrażenie, że powinnam trzymać się na dystans. I tak dokładnie było. Kiedy 3 lata po tych rekolekcjach opisałam sprawę Macieja Esz, z kolei zgłosili się do mnie ludzie, którzy nie zostali bezpośrednio skrzywdzeni, ale byli częścią tej wspólnoty. Znali te dziewczyny, dokładnie rozpoznawali te pseudonimy, które były gdzieś tam ukrywane, prawda, w tekście więzi. I oni mówią, co mamy z tym teraz zrobić, prawda? Jak zmierzyć się z tym ciężarem? Ale myślę, że wielu z nich zmierzyło się niesamowicie. Wsparli osoby skrzywdzone, bo to była ich wspólnota i poczuli się też za te osoby skrzywdzone odpowiedzialni. I dla mnie to była piękna reakcja. Mówimy o wielkim bólu, bo pojawiło się nawet we francuskiej prasie takie określenie. Tam niestety tych przypadków pięknych ewangelicznych wspólnot, które jak się okazało miały ojców założycieli nie najlepszych, mówię to bardzo, bardzo eufemistycznie, tam pojawiło się takie określenie, że mamy do czynienia ze zdradą ojców. To jest trochę jak z prawdziwym, biologicznym ojcem. Poczucie zdrady, wydaje mi się, dotyczy nie tylko tych bezpośrednio skrzywdzonych. Ja też w jakimś sensie, chociaż nie przypisuję sobie nawet tej części tego, co przeżywają ofiary wykorzystywania seksualnego, ale osoby, o których wspominamy, czy założyciel wspólnot jerozolimskich, ojciec Delfie, czy Pierre Marie Philippe, założyciel wspólnoty świętego Jana, czy Abbé Pierre, czy Vanier. To są ludzie, których książki mam w domu, których fragmenty zakreślałem z nadzieją na to, że pomogą mi żyć, że wskazują drogę. I zgadzam się tutaj z księdzem profesorem, zbytnie przypisywanie znaczenia owym mistrzom duchowym grozi bałwochwalstwem. Wszakże każdy z nas ich potrzebuje. I to nie jest ta kategoria mistrza, przewodnika i nauczyciela, nie jest tylko kategorią religijną. Przypominamy sobie wstrząsający wiersz Różewicza, który nie wiedział, jak po wojnie się obchodzić ze światem. Szukam nauczyciela i mistrza, niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. I tu jest podobnie. I powiedziałbym tak, odpowiadając na to pierwsze, wydaje mi się, fundamentalne pytanie pana redaktora, jak sobie z tym poradzić, że jak sobie poradzić z tymi, wobec których człowiek czuje się zdradzony. No tak, że kiedy wracam do tych tekstów i patrzę na zakreślone fragmenty, one wskazują dobry kierunek. One mogą budować, one mówią prawdę, tylko że ja już z mniejszym entuzjazmem do tego podchodzę, bo to nie jest sytuacja taka jak w literaturze. No, pamiętamy mowę noblowską Miłosza, który cytuje Krasińskiego i mówi: przez ciebie przepływa strumień piękności, ale ty nie jesteś pięknością. Literatom, artystom, kompozytorom, malarzom to się wybacza. Natomiast mistrzom duchowym nie za bardzo. To jest inna kategoria, ponieważ od komu więcej dano, od tego się więcej będzie wymagać. I tu jest ta sytuacja pewnego oporu, że ja te książki podchodzę do nich bardzo ostrożnie, czuję się zawiedziony.
czuję się w pewnym sensie zraniony, chociaż podkreślam raz jeszcze, moje zranienie i mój ból i poczucie zdrady jest niczym wobec tych, którzy doświadczyli wykorzystania seksualnego. Bo może to jest wielka lekcja, żebyśmy na nowo spojrzeli w Kościele i przemyśleli, zarówno duchowni, jak i świeccy, czym jest dobre kierownictwo duchowe. Mówiąc szczerze, ja w ogóle nie przepadam za tym określeniem. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś kieruje moją duszą, moim życiem wewnętrznym. Moja dusza to nie jest kierownica, którą można kręcić w prawo i w lewo. Nigdy nie zostałem skrzywdzony, ale ze 2 lub 3 razy, podobnie jak ty, Paulina, zrobiłem krok wstecz, bo poczułem, że dla kogoś jestem raczej kierownicą niż partnerem do rozmowy. Zbyszek Nosowski kończy ten swój tekst chyba, o ile dobrze pamiętam, że on dalej będzie szedł za tymi słowami, ale jego przewodnikiem już nie będzie Jean Vanier, już nie będzie szedł z nim. Oczywiście moje doświadczenie może nie jest aż tak radykalne, aczkolwiek przyznaję, że kiedy dowiedziałem się o Pierre-Marie Delfieu, którego szanowałem, jego książki, nie znałem go osobiście, bywałem we wspólnotach jerozolimskich w Paryżu, ale kiedy doczytałem, sięgnąłem do książek, do reguły zwłaszcza, która była dla mnie, przyznaję, lekturą duchową w trakcie rekolekcji do prezbiteratu. Wróciłem do tej Czyli książki. Przed najważniejszą decyzją w życiu. Tak, i ona dalej jest prawdziwa. Ale co to znaczy, że nie poszedłbym teraz z jej autorem? To znaczy, pewno nie zacytowałbym go na przykład na homilii, tak? Nie chciałbym, nie uczyniłbym go już z niego autorytetu. Dlaczego? I teraz wracając trochę do twojego pytania. Mnie się wydaje, no ta metafora o kierownicy jest bardzo taka rzeczowa, ale wydaje mi się, że to jest problem chyba jakiegoś takiego dziedzictwa, które mamy w sobie my, może katolicy polscy, chrześcijanie, myślenia o naszej wierze. Nasza wiara jest wiarą niezwykle zależną, to znaczy ją uzależniamy od zewnętrznych autorytetów, a z drugiej strony uważam, że bardzo często mylimy bycie dzieckiem w znaczeniu bycia dziedzicem z byciem dzieckiem w znaczeniu bycia kimś niedojrzałym. Przez lata traktowaliśmy, nie ulega wątpliwości, także my duchowni, osoby świeckie jako niedojrzałe, jako dzieci, które trzeba nieustannie prowadzić. Dla mnie ważnym, przywoływany Różewicz w jego wierszu Nauka chodzenia jest taki piękny tekst, kiedy on mówi właściwie, że Bóg nie umarł, ale odszedł i trzeba być wreszcie dorosłym. Tam jest, że wypuściłem ciebie z ramion, ty wypuściłeś mnie. Mnie się wydaje, że my zbyt rzadko traktujemy, my jako spowiednicy, kierownicy duchowi, towarzysze duchowi, zbyt rzadko traktujemy tych ludzi, jako dzieci w znaczeniu dziedziców, ale jako ludzi dojrzałych. Ciągle mamy taką hodogetykę, to się tak kiedyś nazywało, czyli prowadzenie za rączkę, tak? Ale... Tak jak powiedzieliśmy, bardzo często to jest też postawa ze strony świeckiej. Oczywiście. Nie chodzi o to, żeby rzucać gromy tu wyłącznie na duchownych. Przez wiele lat prowadziłem w radiu otwartą audycję. Można było wysyłać SMS-y z najważniejszymi pytaniami o wiarę. I najczęściej zadawane pytanie, absolutnie numer 1, brzmiało, ile można spóźnić się na mszę świętą. Co więcej, bardzo wielu duchownych udzielało odpowiedzi, że msza jest ważna, pomijam już to sformułowanie, msza jest ważna, jeżeli zdążysz na Ewangelię. I to pokazuje kompletnie wykrzywioną duchowość i kompletnie wykrzywioną relację między kierownikiem duchowym, duszpasterzem, rekolekcjonistą, mistrzem duchowym. A jeżeli oni się ze sobą spotkają, to znaczy osoba, która ma taką bardzo dużą potrzebę cedowania odpowiedzialności i kierownik duchowy, który ma tendencję do tego, żeby lubić decydować o czyimś życiu, to jest tragedia, jest moim zdaniem murowana. Ja bym chciała, bo jeżeli troszkę... to jest jeszcze osoba o pewnej profilu osobowości zależnej, to prawdzie nie ma jak z tego wyjść. Ja bym chciała jeszcze troszkę odwrócić to myślenie, bo naiwność ludzka wszędzie jest, prawda? I zawsze będzie i wśród katolików i niekatolików. Ale szczególnie niebezpieczna jest naiwność przełożonych w tym aspekcie właśnie szalenie znanych, lubianych i porywających tysiące ludzi, kierowników duchowych, duszpasterzy i tak dalej. I to była na przykład sprawa Pawła M.
on ma takie sukcesy duszpasterskie, że nie można go zdejmować, tak? Ja byłam jedną z tych tysiąca studentów, którzy przychodzili na Freta, żeby go słuchać. Ja nawet nie wiedziałam wtedy, że to jest Paweł M. Dowiedziałam się, jak popularny już... Popularny duszpasterz świetnie mówi, no tyle ludzi na Freta, co my go tu będziemy sankcjonować, prawda? Ja myślę, że dokładnie takie było myślenie ojca Zięby, którego przecież wszyscy doskonale znaliśmy. Ile napisał niesamowitych tekstów o ochronie dzieci w kościele, a nie zauważył, jakim zagrożeniem jest Paweł M. Dlaczego? Dlatego, że żył w takiej otoczce, że to jest świetny duszpasterz i że to, co on zrobił, to jest wyjątek od tej wspaniałej reguły. A to, co on zrobił, to była niestety jego reguła, straszna reguła. I to jest kwestia hierarchii, to jest kwestia przełożonych, żeby to widzieli, żeby oni nie byli naiwni i wtedy ludzie nie będą... Bo paradoks polega na tym, że złe drzewo przez długi czas wydaje bardzo dobre owoce, ba, one nawet obiektywnie są dobre. No, jeżeli pod wpływem Jeana Vanier ludzie zaczęli żyć wspólnie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przeżywali to bardzo głęboko, zbudowali na tym na wskroś ewangelicznym doświadczeniu swoje życie, no to jest dobry owoc. Dobry owoc, jest taki paradoks, no, że tutaj złe drzewo wydało ten owoc dobry. I z tego, z biografii tych ludzi, którzy idąc za głosem Vaniera poświęcili siebie innym, no trudno, żeby teraz wykreślali to z biografii, biorąc pod uwagę takiego patrona. Natomiast mi się wydaje, że niedobrze, żebyśmy łączyli kierownictwo duchowe wyłącznie w tym aspekcie takim negatywnym, że za tym musi się kryć jakaś chęć dominacji, przemocy psychofizycznej, seksualnej. Nie, raczej staramy się uczulić. Tak, i to bardzo dobrze. Dobry kierownik, wydaje mi się, to jest ten, który nie zasłania istoty sprawy, nie budzi pewnej takiej idolatrii, czy też bałwochwalstwa. I na to trzeba by zwracać większą uwagę, jak do tej pory, niż mi się wydaje. Natomiast sądzę, że ta niedojrzałość, bo mówimy, i też jest pytanie, które stawiam gorące, czy pragnienie kierownictwa duchowego musi łączyć się z niedojrzałością? Nie. Czy ja potrzebuję kierownika duchowego dlatego, że jestem infantylny w swojej wierze i muszę mieć kogoś, kto mnie prowadzi za rękę? Czy też można sobie wyobrazić chrześcijanina dojrzałego w wierze, któremu z jakichś powodów nie wystarcza Eucharystia, systematyczna lektura Biblii i autentyczne rozważanie, czyli sięganie do źródeł. I to jest to pytanie, które jest istotne. Ale to jest pytanie o to, jak rozumiemy kierownictwo duchowe. Dzisiaj coraz częściej zamiast kierownictwa duchowego mówi się o towarzyszeniu duchowym, tak? Żeby uniknąć tego myślenia kierownicowego, że się tak wyrażę, idąc tropem redaktora. Bo moim zdaniem dobry towarzysz duchowy, czy kierownik duchowy, zostając przy tym, to nie jest ten, który zdejmuje odpowiedzialność moralną, czy religijną, czy jakąkolwiek inną od swojego ucznia, tak powiedzmy. Tak? Jego zadaniem jest, nie wiem, doradzić, oświetlić, pokazać inną perspektywę, pokazać, jakie są konsekwencje wyboru takiego, takiego i takiego, do czego cię to doprowadzi. Ale on nie może podjąć, moim zdaniem, żaden kierownik duchowy, żaden spowiednik nie może podjąć nigdy decyzji, bo to jest przecież autonomia sumienia człowieka ostatecznie. I on nie może za niego podjąć tej decyzji. Nie może mu powiedzieć idź tu, idź tam. Nie może powiedzieć idź do klasztoru, nie idź do klasztoru. Tak? Więc jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że kierownik staje się trybunałem dla tego człowieka i podejmuje za niego decyzję, to moim zdaniem nie mamy do czynienia z kierownictwem. To jest już jakaś forma przemocy. I to jest władzy. Pierwsza czerwona lampka, która powinna nam się zapalić. Zaproponuję drugą. W wielu tych przypadkach mieliśmy do czynienia z przedziwną, pokręconą pseudomistyką. To chyba też jest taki moment, kiedy trzeba być bardzo ostrożnym. No niestety łatwo też wejść w tą manipulację i dać się porwać tej manipulacji, jeżeli duszpasterz ma doświadczenie takie, że przekonał tylu ludzi do Boga, prawda, jest takim, taką wspaniałą gwiazdą, no to czemu mam mu nie wierzyć? Więc to jest takie proste myślenie. Wybaczcie sformułowanie. Twierdzi, że ma gorącą linię z Duchem Świętym. Tak. I jeszcze do tego my, jako ofiary jego potencjalne, nie mamy, kiedy to jest najbardziej niebezpieczne, kiedy nie mamy świadomości, co się może stać. Dlatego ja apeluję, największym darem, jaki dziś mamy w Kościele, którego nie mieliśmy 20 lat temu, kiedy była sprawa Pawła M., jest prewencja, szkolenie młodzieży, żeby te młode kobiety dzisiaj, 20-latki, wiedziały, że jeżeli pójdą do potencjalnego, Boże broń, Pawła M., to od razu zapali im się czerwona lampka, bo wcześniej
inny dobry człowiek, siostra zakonna, ktoś z Centrum Ochrony Dziecka, może w szkole katolickiej szkolenie, powiedział im, jakie są lampki ostrzegawcze, gdzie musimy postawić granicę, jakiej nie może duszpasterz przekroczyć. Więc ta prewencja, która jest dzisiaj w Kościele doskonale rozbudowana, może pomóc. I chciałabym, żeby no, chociażby moje dzieci, które zaraz wstąpią do duszpasterstw, najpierw licealnych, potem studenckich, mam nadzieję, że wstąpią, że właśnie będą na tyle wyszkolone, żeby wiedziały, gdzie jest ta granica, gdzie jest ta czerwona lampka. I to jest konieczne, potrzebne i wszyscy musimy przez to przejść, bo nikt nie ma takiej wiedzy od urodzenia na chrzcie. Ale również wydaje mi się, że w Kościele w Polsce brakuje takiej refleksji, o której mówiłaś ty, Paulino, o której mówił ksiądz profesor. I wszystko wiedzie no, w takim kierunku, że człowiek dojrzały w wierze nie wejdzie w niebezpieczne furtki. Znaczy on się nie da uwieść tego rodzaju ani pseudomistycyzmowi, ani jakiejś cudownościom, niezwykłościom, mówię ciało i tak dalej. Przepraszam, że wchodzę w słowo, żeby nikt opacznie nie zrozumiał intencji. Mhm. Ofiara nie jest winna. Mhm. O tym pamiętajmy. Nie, oczywiście. Nie mówimy tego w takim duchu. Tylko to zastrzeżenie. Tak, i wydaje mi się, że jeśli mówimy o tych czerwonych lampkach, jeśli mówimy o pseudomistycyzmach, jeśli mówimy o tych ludziach wzbudzających powszechny poklask, charyzmatycznych, no też powinno się mówić, nie wiem, w diecezjach, w zakonach, w zgromadzeniach, również na lekcjach religii o tym, żeby w takie furtki nie wchodzić, żeby temu nie wierzyć, że trzeba cudowność w Kościele rozumieć w odpowiedni sposób, a nie taki, że ktoś ad hoc wymyśli sobie jakąś chrześcijańską paraezoteryką, którą uwiedzie bezbronne ofiary. No. A kiedy przychodzi taki moment, że wspólnotę trzeba rozwiązać, a kiedy wspólnotę można pozostawić? Ja mam przed oczami teraz dzieciaki z Larsz, które podopiecznych Larsz, które cały czas przecież istnieje i działa, na paraolimpiadzie w Paryżu. Mówimy o Arce. Mówimy o Arce, dokładnie. Które były na mszy świętej otwarcia, uczestniczyły we wszelkich aktywnościach, prawda, paraolimpijskich. I widać, jak piękne są właśnie owoce. I druga rzecz, którą mam przed oczami, to prawda, przed którą Arka stanęła. Arka sama wydała raport, sama zrobiła śledztwo wobec swojego założyciela, w pełnej transparencji pokazała, my chcemy iść dalej, ale w prawdzie. Chcemy wiedzieć dokładnie, kim był nasz założyciel, wykopać każdą część informacji o nim i tylko wtedy będziemy mogli iść dalej. I dla mnie to jest klucz do tego, żeby wspólnota mogła dalej istnieć. Ale za tym jednym przykładem. Tak, ale sytuacja jest mocno skomplikowana, bo w istocie przełożony czy biskup doskonale chyba powinien wiedzieć, kiedy występują sytuacje, kiedy powinien zainterweniować, jeśli się dobrze wsłuchuje w to, co się w tej wspólnocie dzieje i tak dalej. Natomiast to, co jest dla mnie bardzo niepokojące, to jest niedawny list kardynała O'Malley'a do różnych dykasterii watykańskich. To jest może o trochę odległe od tego, co powiedziałaś, Paulino, ale chyba nie do końca, który szefów tych dykasterii przestrzega przed tym, żeby pewne tutaj, mówimy nawiązuje do sprawy Rupnika, żeby pewnych elementów natury artystycznej nie eksponować w przestrzeni sakralnej, żeby one nie stały się świadectwem, dowodem czy sugestią, że tego rodzaju sprawy się bagatelizuje. Dlaczego o tym mówię? Zapytał pan redaktor o to, kiedy wkroczyć. Mnie się wydaje, że ten sygnał kardynała O'Malley'a świadczy o tym, że coś, że tak powiem, nie styka. To znaczy, że jeśli na wysokich szczeblach watykańskich trzeba przypominać o tego rodzaju sprawach, które wydawałyby się podstawowe, to znaczy, że coś jest niedobrego i cała sprawa Rupnika dowodzi, trochę wbrew temu, o czym, znaczy przykład Arki dowodzi, że było okej, ale ze sprawą Rupnika absolutnie okej nie było. I wydaje się, że ojcowie jezuici dużo wcześniej wiedzieli o tym, że we wspólnocie dzieje się coś niefajnego, a jednak tego nie zrobili. Dla naszych widzów mówimy o słoweńskim duchownym księdzu Marko Rupnik, autor słynnych mozaik w wielu kościołach na całym świecie, który też założył niewielką wspólnotę. Kiedy rozwiązywać po wyjściu na światło dzienne tak bolesnych i szokujących informacji, a kiedy uznawać, że owoc powinien przetrwać drzewo? Albo może nie czekać, przepraszam panie redaktorze, do momentu, aż sprawa wyjdzie na wierzch, bo to nie musi być tak, że rozwiązywać dopiero wówczas, kiedy coś wybuchnie. Ale czasem niestety przełożeni, jest tak, że... czasem niestety jest tak, tak. Dopiero działamy. Wydaje, że trzeba reagować na pewno dużo wcześniej.
bo tutaj trochę chyba skupiliśmy się tylko na tych przypadkach, które są powiązane z tą przemocą seksualną u źródła. To nie zawsze musi być też stricte przemoc seksualna, to może być coś na pograniczu przemocy duchowej, tak? To nie musi dojść do takiego już... Manipulacji. Właśnie, to może być także manipulacja. Jestem świeżo po lekturze takiej książki amerykańskiej językoznawczyni Amandy Montel na temat języka sekt. No i właśnie to w tych wspólnotach też to myślenie sekciarskie się pojawia, które wszystkim bardzo mocno pomaga. To znaczy przede wszystkim budowanie opozycji pomiędzy nami a resztą świata i to poczucie wybraństwa. To poczucie wybraństwa niestety bywa taką czymś scalającym, tak? Tak bardzo scalającym, że czasami wspomaga i te działania manipulatora będącego tym, nie wiem, guru, założycielem i tak dalej. Bo jeżeli my jesteśmy w jakiejś wspólnocie, która jest wybrana, która jest wręcz mesjańska, nietypowa, szczególna, to usprawiedliwia wiele, tak? Więc tego typu myślę, że trzeba patrzeć na te wspólnoty, czy tam się nie pojawiają jakieś takie, no właśnie sekciarskie elementy, bo one wspomagają tego typu przemoc duchową i także przemoc później fizyczną, seksualną. Paulino. Zdecydowanie zgadzam się i to był przypadek właściwie zarówno jednego, jak i drugiego duszpasterza, chociaż bardziej Pawła M. z tych opisowanych przeze mnie przypadków. Tam było mnóstwo elementów sekciarskich, więc tam właściwie no, można by powiedzieć, że takim chyba podstawowym elementem sekciarskim było to, że każdy, kto odejdzie, zdradza. Tak. Więc ten element zdrady jest bardzo mocny. No jeżeli zdradzam tego duszpasterza, to zdradzam Boga i Ducha Świętego, bo on ma bezpośrednie przełożenie właśnie na samego Pana Boga. Więc to jest bardzo trudne. I wtedy, jeżeli ten człowiek jeszcze do tego idzie, do wspólnoty sióstr, które jeszcze patrzą na duszpasterza z jeszcze większym umiłowaniem niż świeccy, mam wrażenie, prawda, jeśli ze względu chociażby na hierarchiczne zależności, no to jeszcze bardziej wchodzą w takie relacje. Więc to jest straszne, że pozycjonując się od początku jako ten, który ma bezpośrednie przełożenie na Pana Boga, i troszkę się nie zgodzę tutaj z panem redaktorem, że tylko ludzie dojrzali w wierze mogą to odeprzeć. Bo przecież Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny Więzi, był we wspólnocie LARSI, uważał Jeana Waniera za wspaniałego przewodnika. No tak, ale nie, i nie trudno no, było nie odebrać nie te sygnały. Oczywiście, że nie wiedział, bo nikt nie wiedział, ale w sensie, że czujemy się zmanipulowani przez ludzi, którzy są mistrzami manipulacji, również będąc dojrzałymi. Zgadzam się, że to pomaga, ale jednak również ludzie dojrzali. Znam wielu ludzi broniących obecnie ojca Marko Rupnika w sposób przeciwstawiający się ludziom oskarżających go o te straszne czyny. Chciałem powiedzieć coś optymistycznego, że mianowicie mam wrażenie, że tego rodzaju manipulacje dorosłymi ludźmi odchodzą w przeszłość, że są owocem złym czasów minionych, potwornego klerykalizmu, który się rozpanoszył w świecie, w tym również w Polsce. Dowodzi tego również książka, jaką niedawno czytałem, o bezradnych dorosłych, która pokazuje, jak wielką estymą i bardzo często niezasłużoną cieszą się duchowni tylko dlatego, że są duchownymi i w związku z tym oni wyczuwają instynktownie, co się dzieje, te relacje między nimi a uczniami, mówiąc w cudzysłowie, cynicznie to potrafią wykorzystać. Oczywiście ta nieliczna grupa, która do takich czynów jest gotowa. W związku z tym mam nadzieję, że dojrzałość wierzy i dojrzałość czysto ludzka pozwoli minimalizować tego rodzaju przypadki w przyszłości. Może to jest naiwne, ale głęboko w to wierzę. Mówiąc krótko, obyśmy z tych bolesnych lekcji, zło już niestety się wydarzyło, wyciągnęli naukę na przyszłość. Byśmy stali się ostrożniejsi, mądrzejsi i to zarówno duchowni, jak i świeccy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję także naszym widzom. Wszystkich Państwa zapraszam na kolejne wydania programu Balans Bieli i każdego dnia mogą Państwo oglądać poprzednie odcinki na telewizyjnym VOD. Do zobaczenia.